Siema, tu Franek. Dziś zrobimy sobie pierwszą piątkę z nordyckiego boksa. No i teraz otworzymy sobie te 5 saszetek. Na razie, teraz najpierw mamy saszetkę z Falcao, Nanim i Van Persim. No i uwaga, sprawdzimy co jest w środku, żebym tutaj nie pociął kart. Tutaj mamy tak. Thiago Silva, Jordi Alba, Pablo Daniela Osvaldo, Oretis Karnezis i tutaj mamy Herb Algeri oraz jakiegoś gościa z Urugwaju. No, Herb Algeri. Położę go tutaj. Mam nadzieję, że dalej będzie jeszcze coś fajniejszego. Tutaj mam saszetkę z Neymarem, Eto i Innerem. Jest też taka druga. I tutaj mamy Thibaut Courtois. Segundo Castillo, Abela Aguilara, Davide Astori, Diego Godina, wow, i mamy goalstopera Gianluigi Buffona, który jest moją drugą powtórką. Jeśli chcecie, oczywiście możecie się wymienić, jeśli chcielibyście coś za niego dać. Trzecia saszetka z Iniestą. No, na razie nie ma jakiś super hard, ale cieszę się dość z Herbu Algerii. No, ponieważ nie mam tej karty. No i tutaj widziałem, że będzie jakiś defensive rock. Tutaj mamy Evera Benegę, Marco Reusa, Dani Welbecka, Makoto Hasebe, Emilio Izaguirre i mamy defensive rocka Sergeja Ignasewicza. Też możecie sobie się wymieniać, bo niestety go mam. No, na razie super, karty nie są jakieś powalające. Druga, kolejna saszetka z Neymarem. Tutaj mamy Alvaro Arbeloa, Safira City Taidera z Algerii. O, mamy Matsa Hummelsa, chyba go jeszcze nie miałem. Sergeja Ignasewicza, przed chwilą był na defensive roku. Seinlei Aimuntari z Gany. O, i mamy kartę fans favorite. Michael Essien. Nie mam tej karty, ale jest bardzo fajnie. I ostatnia saszetka z Messi. No, mam nadzieję, że tu będzie coś jakiegoś fajnego. Liczyłbym przynajmniej na Game Changera albo Eksperta. Tutaj mamy Didiera Zocore, Paulinho, Sergio Busquetsa, Diego Benaglio, Atsuto Uchida i mamy star playera Johna Obi-Mikela. No, z tej saszetki akurat się nie cieszę, ponieważ jest to moja powtórka. No, według mnie najlepszymi dwoma kartami są te dwie karty, ten Herb Algeri i Fans Favorite z Gany. No, ponieważ inne karty, wszystkie inne mi się powtarzają. No, mam nadzieję, że w następnych piątkach będzie lepiej. No i zapraszam na te kolejne unboxingi, na kolejne piątki, które będę nagrywał. Cześć!